Witam was serdecznie widzowie w tym oto odcinku. W tym odcinku pokażę wam nowy nabytek, jeden przynajmniej. No i jeszcze będziemy, pożyczymy sobie od sąsiada, ale go nie ma niestety. Pożyczymy sobie od niego samozbierające, mam trochę dwie samozbierające. No bo no ten, nie chcę już żbeli robić, tam za ten. Tam gadałem sobie u niego. Więc już, jak już się ugadałem, że pożyczę, to już no, muszę pożyczyć. To jest MTZ oczywiście, 82, był tani strasznie na sprzedaży. Czekajcie, co to? Tylko co tutaj? No. O dobra. Onzo chyba. Dajcie, bo ja właśnie jeszcze nim sobie nie próbowałem. Więc sobie sprawdzę, czy da sobie rada z kosiarkami. Ale przodu mu nie podnosi. MTZ-owi. No, hamulce ma takie sobie. Na szczęście było w wersji na przód, co się podpina. Kupowałem, więc ma. Patrzcie, jakie to jest dziwnie zrobione. Tu jest wałek i o. Dobra. To my sobie ruszamy na pole od razu. Bo już tam rosła trawa. Zobaczcie co. O, tam zapomniałem sobie. Zobaczcie, ale się stało. Dobra, no to my ruszamy sobie. Mam teraz 82 konie, chyba da radę sobie z tym. Dobra. Chodźcie, ja muszę. Inaczej, do przodu powiedzieć, bo... No się teraz... Czekajcie. Dobra, ale daje sobie radę nawet, to dobrze, z MTZ daje radę, jeszcze. Ja myślałam, że nie da rady sobie, ale jak daje, to dobrze. Dobra, no to my to sobie chwilę zrobimy, ja to będę sobie na kiszonkę wysypywać, no i właśnie od sąsiada wypożyczyłem to ten. Tam to się zepsuło już, jakby to zardzewiało tam trochę, tam, znaczy no nie zardzewiało, ale tam nie kręci wałkiem, tam się urwało takie. No i muszę pożyczyć od sąsiada, a MTZ w środku to tak wygląda, pięknie w środku wygląda. No i no, sąsiad to tam jest nowy, o, tam... Może widzicie, może nie. A jak jest komin, o, jak tutaj, to on tam mieszka właśnie. No. I tam sobie pod niego pojedziemy. Zobaczymy, co w ogóle, jak ten gospodarka u niego wygląda. No i to szybko sobie zrobimy. Więc już nabytków nowych nie będzie, jako z traktorów. 208 sobie zostawiłem. Nie wiem, czy mówiłem. Albo chyba już w wcześniej świętczyku. Ale dobra, powiem wam. Przydałem malucha. Nie wiem, czy wam mówiłem właśnie. W tamtym, czy w tym odcinku jeszcze nie. W tym odcinku wam nie gadam. I w tamtym chyba też nie. Nie wiem już. Ale malucha sprzedałem. No i nie mam auta aktualnie. Ale w sumie mi auta nie trzeba. Mam traktory. To są moje auta. Znaczy maszyny.
No, żebym wchodził jeszcze. Mogę sobie to uciec, o. O, dobra. Ta obrócona skierownica na... Może aż tak nie. Nie wiem, po co oni tak robili. Jakby nawet nie przestawiali, by było dobrze. No, ja już tak produkowali, to niech produkują. Jeszcze jeden przejazd został tam. No dobra, czekaj. No, ostatni. Dobra, leciło tam na szczęście. To jeszcze jedziemy do chałupy. Ruszamy. Ale ucichło teraz. Ja to podniosłem? To nie podniosłem tego jeszcze. Niestety nie było wersji z turem. No ale tam MTZ to jeszcze dziwne było. Ja widziałem takie dziwne. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Czekajcie. Wiecie co? Chyba sobie nawet zostawię tutaj koszarkę. No bo w sumie tam się przyda trochę miejsca, tutaj tak. A te maszyny będę sprzedawać. Może sąsiad jakiś odkupi od nas. Chodziło mnie, żeby jakiemuś sąsiadowi sprzedać. Ale bym zrobił. Ja cię prawie bym walnął. No ale tam walnął już. Czekajcie teraz, tak potem z grabiarkę jedziemy. Przewracarkę, bo trzeba było dokupić, no właśnie. A czy było jak ten, a zapomniałem sobie o tej maszynie, ale może na razie trawa nam będzie starczyć. A psa mam jeszcze dodatkowo. Nie wiem, czy ostatnio wam pokazywałam. Dobra, no to czekajcie, ja sobie tu... Nie, nie przyjadę, muszę się tu nawrócić. Tu jeszcze trawa nie urosła. Dobra. Dobra. I skręcamy. Zdążyłam, dobra, zdążyłam. Dobra. Zbiera tam ładnie. Nic nawet nie zostawia. Więc to się szybko robimy. A w ogóle jak u was tam święta wielkanocne. A jak możecie, napiszcie hashtag samozbierająca, to przypnę wam serduszko. A no, w sumie hashtag samozbierająca. No i subawko w górę, ale to jak chcecie. A czy no suba musicie zostawić, rzeczywiście. Łapki w górę mi tam się nie liczą, suby tylko i wyświetlenia i tyle. Dobra.
Dobra. Dobra, no i teraz wracamy do chałupy i jedziemy na sąsiada na podwórko. Nie sprawdzałem, co dobrze. To mam już zrobione i tak wszystko. Dobrze, że ten sąsiad dał jeździć tędy możemy. Bo tamtędy to by się nawet nie zmieściliśmy niczym prawie. Te maszyny, co mamy aktualnie, to bardzo duże są. A wiecie, co jest tutaj? O, zawsze z tą przewracarką o tutaj. No, będzie najlepiej. Sąsiad Dawi nie rozumie. Nie, jeszcze dobra, ale dobra. To się nawracamy i ruszamy do sąsiada. A tam ma jakąś samozbierającą, nie wiem jaką, no ale jakąś ładną podobno. Została w stopie cały czas. Raz na rok nie używał. Ja! I on tam ma jeszcze pole, więc jak chyba przyjedzie, to będziemy u niego kombajnować. Nie ma kombajnu niestety. Dużo maszyn nawet nie ma, ale no ja mogę mu tam ten zrobić. Tutaj jest jego pole. No i tak wygląda, tutaj tak gospodarstwo wygląda. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Tu jest żuk. Zobaczmy, jak to tam wygląda. Gdzie jest ta w ogóle ta? No tu ma dwie przyczepy. No tutaj nie ma. Chyba w szopie w któryś. O, tu jest. Dobra. Tam szybko cofamy, ale jak to sąsiad sobie robi? Zobaczcie się. Trzeba tutaj kawał drogi objechać. Trzeba... Nie chcę właśnie sąsiada pole wjechać. Sąsiad, popatrzmy, jakie on tam maszyny ma. Dobra, ale nie, Pottinger ładna jest samozbierająca. Tu będzie problem właśnie. Zabawimy je wyraźnie, po polu trochę przejadę, no ale powiem, że trzeba było jakoś. Dobra, poczekam. Tutaj sobie o. Zobaczę, czy w ogóle tu gniotam. A nie za bardzo. Nie. Ale zobaczymy, jak wygląda jego gospodarstwo. Tutaj stoi żuk. Popatrzmy na środka. O, ładne. No nie zapala, no. Dobra, tutaj co ma? Sąsiad ma rzędzira. No i Władko ma jeszcze. Ty, ja nawet nie wiedział. Łemrzesz. Ty, ale ładnie wygląda. Popatrzmy, jak to wygląda w środku. Nie no, ładnie. Rządzir 710. U, dobry. Tutaj jest Władek. Do Władka nawet nie będę wsiadać. Ja Władków nie lubię. Jak myślicie, ten TZC da radę z tą przyczepą? Boss Alpin. Napiszcie, jakiego kraju jest firma Pottinger, bo ja sam nie wiem. O. A to chyba z Austrii coś takiego. Nie wiem. Dobra. A tutaj jeszcze. Dobra, trudno. Jak nie zebrałem już. O, dobrze jest. Sąsiad ten najnowsza. Zbiera ten? O, zbiera. Sąsiadowa najnowsza samozbierająca tutaj jest. Na wsi na razie. Znaczy, no my w sumie jest dwojga tylko już gospodarzymy. No chyba, że jeszcze ktoś, ja, których nie znam. A nie no, malutka trochę. A, sprzedałem tą Sipnę. No, sprzedałem ją.
jak tam wygląda stan. A to jeszcze dużo. No, sprzedałem sypkę tam za 20 tysięcy. Tylko sąsiad, akurat nie mam tyle pieniędzy. No, zostawiałem, bo była w idealnym stanie. Umyłem ją na sprzedaż. Właśnie. Teraz tutaj muszę... O, tutaj jest tak i o. I sobie wjedziemy do wtedy pokos. Ładnie. No, sprzedałem ją. Sąsiad nie ma tyle pieniędzy, ale... Tamte reszty maszyn, jak będzie miał pieniądze, to może odkupi. Nie wiem, jak będzie tam chciał. Dla niego to może zniżkę po znajomości dam. Znaczy, bo od razu skręcę, teraz zostanę tu. Dobra, to się wróci zaraz, najwyraźniej. A wróci się? A czy zmieści się jeszcze tu? No nie gadajcie, no popatrzcie. No, będę musiał wracać, to dobra. Dobra, ruszamy. Do silosu rozsypacz. No chyba, że tam krową. No nie, od razu trawę. Nie dam krową. Poczekamy, aż to się odteguje. Dobra, no to mam tutaj. Dobra, tędy za przejawę. Już tędy ruszam. No i tak to wygląda ta nasza. Zaraz chyba nie będę ją naprawiać, szkoda mi dokładać do niej pieniądze. Sprzedam, może ktoś kupi na części. Ale podobno to z tych silniejszych. Tych silniejszych samozbierających. No i też droga będzie. No ale jakby była nowiutka, wszystko działało w sumie. Nowiutka jest prawie, to by było dobrze. Dobra, o. Tutaj zresztą nie daje rady, co? Chyba się nam zakopał. Patrzcie, napęd na wszystkie koła ma. O, coś tam daje radę, ale już nie dużo. Nie, czekaj, cofaj. No i mi się rozsypało poza tego. Ale tam chyba już niedużo. Dobra, nie zwracajcie na to, bo tam już zgniła ta kukurydza, bo szczury też się wlekły na to, co tam się rozsypało na ziemię. I oczywiście od tego silosa, to co teraz sypałem, tylko to, co wcześniej tam było. No dobra, to jest to ostatnie. Widzę co? No chyba, że sąsiad by tą krową dał. Dobra, sąsiadowi już raz chcę zostać. Nawet w krową dam mu. Krowy tam słyszałem, że się darły. Tylko nie wiem, gdzie on te krowy ma trzyma, gdzie idzie to wsypać właśnie. Co to tak? Dziura była. To tutaj się wsypuje. Ale tu haszcze ma sąsiad. O, coś tam jest. Będzie. Ty coś tu? Ty, już wiedziałem. Patrzcie, co to sąsiad ma. Zatorka. Chyba 25k. Nie no, ładne, dobra, nie będę mu tu patrzeć, bo ten... Tu będzie problem teraz z wjazdem. Dobra. Cofnijmy się w tam. A
Dobra, muszę trochę. Trochę sąsiadowi może nie ubija. No, nie chciałbym, żeby ubić właśnie. Dobra, może wstanie, ale to będzie jeszcze dar później. No, takie zobaczcie, co tu zrobię. Ja położę tu. Dobra, sytuacja zadana. Ruszamy. Dobra, myśleliście, że nie zamknę? Oczywiście, że zamknę. Ja dobry sąsiad, nie taki sąsiad złodziej. Ale sąsiad tu ładnie ma. Ja nie mówię, że ja mam brzydką. Będę trochę najbogatszy tutaj we wsi jestem. Dobra. To muszę by tutaj ten. Okej. No trzeba było już tędy. Czekajcie, ja sobie tego tutaj. O. Dobra, a to co zrobisz? Co robisz? Idź! Idź! No chyba trudno, przyjechałem psa. A to nie obchodzi, jak skusi, nie odsunęło. Co tam? Szym mu wciągłoby głowę do tego. No. Dobra, ale. Ty, a to tak przekrzywiło. Ja w nocy jeszcze słyszałem, że motorem jeździ, no. No ale autem. Motorem by tego nie zrobił. Ten nasz piękny Forza i tam nasz ten John Deere, wiecie co? Ja sobie już cofam, bo już co nie będę tym robić. Dobra. Jeszcze. Dobra, jest dobrze. Jeszcze się. O, dobra, zmieściłem się jakoś. Ale John Deere sobie zostawię tutaj. Dobra, to będzie koniec odcinka. Zostawcie suba, łapkę w górę. Ja się z wami żegnam, cześć. Oj, kopa.